spotykamy się tutaj pod biurem poselskim Janusza Kowalskiego i Beaty Kempy, bo to jest właśnie, drodzy Państwo, jama ośmiornicy Solidarnej Polski. Bardzo wątpię, że ci politycy z tej jamy się dzisiaj wynurzą, żeby skonfrontować się ze smutną rzeczywistością aferzystów swojego środowiska. Ale zacząłbym od tego, że w końcu, drodzy Państwo, po 517 dniach, 517 dni zajęło Ministerstwu Sprawiedliwości przyznanie się do tego, że istnieje coś takiego jak afera Fundacji Ex Bono z Funduszu Sprawiedliwości. 517 dni czekałem na odpowiedź na moje pytanie poselskie w zakresie nieprawidłowości rozliczania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, które miały pomagać ofiarom przestępstw, a służyły jako oscylator finansowy dla środowiska Solidarnej Polski. Drodzy Państwo, termin ustawowy w wypadku zapytań poselskich wynosi 21 dni. Im zajęło to od daty wpływu, bo nie mówię o dacie złożenia, 517 dni. I tak oto, 24 stycznia 2023 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na moje zapytanie oficjalnie przyznaje, że w świetle ich ustaleń kontrolnych podczas prowadzonej procedury sprawdzania nieprawidłowości wokół działalności Fundacji Ex Bono stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, w tym wykorzystaniu dotacji niezgodnej z przeznaczeniem oraz nierzetelne i niekompletne prowadzenie dokumentacji rzeczowej i księgowej dotyczącej rozliczenia projektu i powierzonych zadań. W tej odpowiedzi po 517 dniach dowiadujemy się również, że Małgorzata Wilkos w żaden sposób nie została umocowana w umowach ani dokumentach pomiędzy dysponentem funduszu, czyli Ministerstwem Sprawiedliwości, a fundacją, więc wszystkie jej ujawnione przeze mnie 30 czerwca zeszłego roku czynności związane z dokonywaniem przelewów były nieuprawnione, co rodzi konsekwencje konieczności złożenia stosownego zawiadomienia do prokuratury. W odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości po 517 dniach dowiadujemy się również, że to, co Fundacja Ex Bono w swojej ofercie konkursowej oferowała, staje się wysoce prawdopodobne pod kątem po prostu wprowadzenia tego organu w błąd, czyli deklarowali zarówno zdolności, nieruchomości, zasoby lokalowe, kadrę, którymi w rzeczywistości nie dysponowali. Po 517 dniach w obliczu tej odpowiedzi, która w dalszym ciągu nie zawiera protokołu rozliczenia pieniędzy, które trafiły do Fundacji Ex Bono, a przypomnę, że 25% tego projektu mogło zostać wydane przez środowisko Solidarnej Polski na tak zwane koszty administracyjne. Proszę Państwa, 1/4 pieniędzy po prostu gdzieś się rozpłynęła, my nie wiemy gdzie, bo dalej ministerstwo nie potrafi się tego doliczyć. Dlatego wraz z czwórką posłów, to jest Kamilą Gasiuk-Pichowicz, Arkadiuszem Myrchą, Moniką Rosą, rozpoczęliśmy i wystosowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo o wszczęciu kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kątem arkuszu ocen między innymi tej Fundacji Ex Bono oraz innych podmiotów, które były beneficjentami afery z Funduszu Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, tutaj mamy szczyt afery. Otóż to pismo wystosowane przez nas, pismo kontrolne 9 lutego, obszerne wraz z wnioskiem o udostępnienie wszystkich informacji wokół afery Ex Bono, zostało przez Ministerstwo Sprawiedliwości odepchnięte i już dzień później pani Kamila Chmiel, zastępca dyrektora Biura Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiada, że kontrola poselska nie może się odbyć z uwagi na to, że trwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości i dokumenty są dla posłów niedostępne. Czyli odmówiono nam dzień później możliwości dokonania tej kontroli po ujawnieniu odpowiedzi w sprawie afery, gdzie ministerstwo się przyznaje do nieprawidłowości po 517 dniach. Nie daliśmy tej sprawie spokoju. W związku z tym zapytaliśmy prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Banasia, o to, czy w rzeczywistości jest tak, że nie możemy przeprowadzić kontroli poselskiej, ponieważ dokumenty, o które wnioskujemy, są w zasobach NIK. I tutaj mamy prawdziwą bombę, powiedziałbym wręcz petardę. Prezes Najwyższej Izby Kontroli odpowiada nam wprost, że dokumenty, o które wnioskowaliśmy, nie znajdują się
w zasobach Najwyższej Izby Kontroli i wszystkie te właśnie arkusze ocen konkursowych Fundacji Ex Bono oraz innych podmiotów, które korzystały z Funduszu Sprawiedliwości, są w zasobach Ministerstwa Sprawiedliwości. Kwituje to prostym zdaniem, że nie posiada Najwyższa Izba Kontroli dokumentacji, w szczególności dokumentacji objętej zapytaniem posłów na Sejm Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, mamy tu jawne krycie afery Ex Bono oraz całej afery z Funduszu Sprawiedliwości, które polega na tym, że najpierw Ministerstwo Sprawiedliwości przez 517 dni prawdopodobnie kupuje sobie czas, żeby chronić środowisko Solidarnej Polski, Janusza Kowalskiego, Małgorzaty Wilkos, Patryka Jakiego oraz innych działaczy tego środowiska politycznego. Następnie przyznaje się do faktu istnienia afery, ale jednocześnie uniemożliwia prowadzenie kontroli poselskiej, zasłaniając się Najwyższą Izbą Kontroli. Czemu NIK przeczy? To jest naprawdę gigantyczna afera. Ja przygotowałem na dzisiaj, drodzy Państwo, również taki harmonogram, oś czasu afery Solidarnej Polski i Ex Bono. I zobaczcie, ile lat zajmuje w Polsce wyjaśnianie afer Solidarnej Polski. Zaczęło się w 2019 roku, trwało przez 20, to jest wybuch afery. To jest ten moment, kiedy porządna fundacja Kiusiana, mieszcząca się kilka budynków stąd, straciła możliwość niesienia pomocy z Funduszu Sprawiedliwości ofiarom przestępstw. Następnie 25 sierpnia 2021 roku moje zapytanie trafia w sposób oficjalny do Ministerstwa Sprawiedliwości. Mija 517 dni, zanim się przyznają, że dochodziło do nieprawidłowości w ujawnianej aferze Ex Bono, po czym następuje również w czerwcu zeszłego roku na mój wniosek dostępu do informacji publicznej odtajnienie protokołów zeznań Małgorzaty Wilkos, gdzie okazuje się, że brała ona swój udział w aferze Ex Bono, co kończy się odwołaniem jej również z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta. I mamy, drodzy Państwo, na końcu tej historii naszą kontrolę poselską, która do dnia dzisiejszego nie może się odbyć, dlatego że w sposób zupełnie nieuprawniony Ministerstwo Sprawiedliwości zasłania się Najwyższą Izbą Kontroli, która temu przeczy. W związku z tym nie pozostaję obojętny i przygotowałem stosowne pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, które w trybie natychmiastowym obliguje Ministerstwo Sprawiedliwości do wydania wszystkich dokumentów związanych z aferą Ex Bono, w szczególności arkuszów ocen wniosku Fundacji Ex Bono o przyznanie tych środków. Uczyniłem to oczywiście pod wpływem afer ujawnionych wokół Willi Plus, gdzie to eksperci byli krytyczni wobec wniosków, a jednocześnie decyzją ministra te środki zostały przyznane. I żądam w tym piśmie, drodzy Państwo, tutaj pod siedzibą Solidarnej Polski, bo to przecież jest ich afera, wydania arkuszów ocen, egzemplarzy umowy z Fundacją Ex Bono oraz, co jest najistotniejsze, wystąpienia pokontrolnego określającego kwoty wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na wydatki administracyjne przez Fundację Ex Bono. Ja, drodzy Państwo, nie ustąpię i ci ludzie za moimi plecami, którzy urzędują w tym budynku, te 25%, czyli takie myto za zajęcie się tą sprawą, będą musieli rozliczyć, mimo że już od tylu lat ta afera w dalszym ciągu nie doczekała się rzetelnego rozliczenia środków finansowych. W związku z powyższym dzisiaj tą kopię tego pisma mam zamiar również przekazać tutaj środowisku Solidarnej Polski w celu zapoznania się z ich własnymi aferami. Dzień dobry. Po 517 dniach przyszła odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, że ta afera jest. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby przynieść Państwu kalendarium, ile lat już zajmuje wyjaśnienie tej afery. Przekażcie to proszę Januszowi Kowalskiemu, Małgorzacie Wilkos i innym przedstawicielom swojego środowiska politycznego oraz do Waszego szefa Zbigniewa Ziobro pismo, które też oczywiście w trybie administracyjnym wyślemy, które no żąda konkretnych wyjaśnień. Bardzo proszę, weźcie to sobie do serca. To jest czas rozliczeń.